Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Tego vloga zaczniemy od zakupu farb. Jak już wcześniej wspominałam, postanowiłam pomalować to malutkie pomieszczenie między kuchnią mojej mamy a kuchnią moją. Tak więc kupiłam farbę. Kolor jest bardzo podobny do tego, co już jest. A kolor wygląda tak. To jest beżowy jasny. Kupiłam dwie puszki takiej farby i jedna puszka kosztowała 85 zł. Tu jest jedna. Odstawię tutaj. Tu jest druga. Kolor jasny i mi się wydaje, że nie pomniejszy wizualnie tego pomieszczenia, że będzie w miarę wydawało się większe z tym jasnym kolorem. Jak już wiecie, ja za bardzo nie lubię takich nijakich kolorów jasnych. Ja wolę właśnie takie kolorowe, zielenie, niebieski, róż i fiolety, takie różne kolory. Ale ze względu, że to pomieszczenie jest po prostu malutkie, to jak pomaluję to pomieszczenie jakąś ciemną farbą, to będzie się wydawało taką małą klitką, więc nie mogę. Ale wybrałam ten. Myślę, że będzie ok. Następnie, a jeszcze Wam pokażę, jaki kolor był przed tym kolorem. Wcześniej, jak już wspomniałam, był to kolor fioletowy i nawet znalazłam puszkę, gdzie zostało troszkę tej farby. I wcześniej był taki kolor. To jest kolor zapach lawendy. Następnie kupiłam też farby na posadzkę do łazienki, bo już mi się troszeczkę starło. Kolor jest ten sam, co był. Już Wam pokazuję. To jest ten kolor i nawet jest farba typowo do podłóg. No, na podłodze mogą być panele, płytki, beton, też do parkietów, do wszystkiego. Więc kupiłam. Następnie kupiłam też farbę, bo niestety już trochę mi się pod prysznicem zmyło, a że pierwszy raz poprawiam, bo podłogę już kiedyś poprawiałam. Więc też kupiłam ten sam kolor, oczywiście. Proszę bardzo, też do podłóg, do płytek. Wydaje mi się, że nawet będzie mocniejsza niż tamta. Bo chciałam takie pudełko, ale niestety tego koloru nie było, więc wzięłam posadzkę i w sumie myślę, że to jest dobry pomysł, bo to będzie się po prostu lepiej trzymać na posadzce. Ale żeby mi się to nie zmywało i trzymało i było mocne, to kupiłam lakier taki odporny na uderzenia, plamy, zadrapania. Też jest do podłóg, płytek, drzwi, mebli, do wszystkiego. Kupiłam w końcu moją farbę do schodów na górę. A kiedy to mówiłam? Ale w końcu się zmobilizowałam i kupiłam taką farbę na beton. W kolorze brązowym, w kolorze drewna. Myślę, że będzie fajna. I to jest farba na beton, to można malować w garażach, piwnicach, kotłowniach, balkonach, na tarasie, wszędzie. Do tego kupiłam również dwa pędzelki, bo się przyda. Jeden wałek, bo rączkę mam. Taśmę do okleniania oraz tradycyjnie folię ochronną na podłogi, że jak będzie kapać farba, no to tylko się zbierze tą folię i wyrzuci i nie będzie dużo do mycia. I tak wyglądają moje zakupy. Bardzo się cieszę, bo są udane. A teraz przechodzimy do dalszej części
tego vloga. Jak widzicie, to jest ten sam kolor, co na płytkach. Identyczny. I tutaj również jest ten sam kolor, co na podłodze. Jak widzicie, posadzka jest w stanie agonalnym. Więc taka do podłóg myślę, że będzie bardziej odporniejsza. Powiem tak, tu jako tako ten kolor mi nie zeszedł. Wszystko jest ładnie i ok. Tylko niestety tutaj poschodziło tu na dole. Tu troszeczkę. No i muszę to poprawić. Dodałam pieprz, sól, przyprawa do mięsa. Tutaj jest cebulka, jeszcze trzeba dodać jajeczko, ugotowany ryż i bułkę tartą. Trochę oregano. Podpiekamy delikatnie z dwóch stron. Gotowana woda, bulionik, wymieszać. Jest bulionik. Podpieczone delikatnie. Wlewamy trochę bulionu. Przekładamy do garnka. I ostatnia rzecz, czyli koncentrat. No i mamy, niech się pogotują troszkę na mniejszym ogniu z 10 minut. No i mamy nasze kurkeciki, kurkeciki. No i obiadek jest, proszę bardzo. I smacznego. Posprzątałam po robieniu obiadu. Od razu. Najpierw umyłam te naczynia, które się nie zmieściły do zmywarki. Potem wstawiłam te naczynia do zmywarki, które mają się zmywać. I umyłam od razu, żeby brud nie przysychł się ani do naczyń, ani do powierzchni, żeby mi to było łatwiej i szybciej umyć. A tak to jakbym zostawiła, to by się przyschło, byłoby ciężej umyć. A tak to mam już spokój. Tak to bym gdzieś leżała w pokoju, myślała o tym, że muszę pozmywać. A tak to pozmywałam od razu. I nie muszę już o tym myśleć i mam cały czas już teraz wolny, całe popołudnie, cały wieczorek. A dzisiaj na obiadek zraza. Tu są zraza tylko z pieprzem i solą, te sześć, i to są zraza dla Przemka, a dla mnie są zraza z przyprawą do mielonego. I tutaj mam 5, bo tak sobie zażyczył. Oczywiście te pulpeciki były znacznie wcześniej i to nie jest tak, że najpierw były pulpety, a na drugi dzień zrazę, bo też codziennie mielonego nie jemy, więc tylko chciałam powiedzieć, że jest to oczywiście przerwa i do tego będą frytki. Najpierw będą się robić zrazę Przemka, bo ja i tak muszę potem dać drugą turę frytek dla siebie i wtedy sobie dopiero rzucę moje zrazy. No ale będą dobre. Tu już jest obiad dla Przemka, a tu się robi mój obiad. A oto mój obiadek. Powiem wam, że trafiliśmy na bardzo dobre kartofle. Nie suche, nie dziurawe, nie wygryzione. Naprawdę smaku są super, nawet jak się je ugotuje, to są takie żółciutkie, ładne, mega smaczne. Następnym razem też kupimy te kartofle, tylko nie pamiętam dokładnie, która to była nazwa kartofli. Chyba nie soraya, tylko chyba jakieś inne. I na pewno kupimy następnym razem też te, bo są bardzo dobre. Jak widzicie, moje łóżko jeszcze nie jest ogarnięte, ale pojechałam kupować farby i nie pościelałam.
ale to ogarnę. I nie pytajcie się, czy nie lepiej zrobić nową łazienkę zamiast kupywać farby. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie planujemy remontu łazienki, ponieważ mój mąż nie chce, więc ja muszę to ogarniać i muszę malować tą łazienkę właśnie tymi farbami. Bo u nas jest troszeczkę taka sytuacja, że mój mąż nie za bardzo tu chce mieszkać. Ja nie za bardzo chcę się stąd wyprowadzać. Chciał właśnie mieszkać u teściowej na górze, gdzie jest cała góra zrobiona i chciał tam właśnie mieszkać. Ja za bardzo nie chciałam tam mieszkać, ponieważ ja nie za bardzo... My nie lubimy się z teściową, nie przypadłyśmy sobie do gustu. Nie byłam wymarzoną synową, ani taką żoną dla jej syna, jaką chciała, a chciała taką, która będzie z nią mieszkać na górze. A ja nie chciałam. Po ślubie była mowa o tym, że dadzą nam działkę, że możemy się tam budować. Nie na dzień dzisiejszy nie stać na budowanie. Ja jestem już za stara na kredyty, nie chcę się budować. Wydaje mi się, że jej syna też na to nie stać, tylko ją na to stać. I tak bardzo właśnie chciała, albo żebyśmy mieszkali na górze, albo żebyśmy właśnie mieszkali na tej działce. Ja nie chciałam, ja chciałam tutaj mieszkać. No i mój mąż za bardzo nie chce wkładać w ten dom dużych pieniędzy. Da na jakieś tam lekkie naprawy, jakieś takie drobne wydatki. To da, ale taka łazienka już jest większy koszt. No i jak ich nie pomaluję, no to będzie wyglądała, jak będzie wyglądała. A głównie chciał mieszkać właśnie tam, jak proponowała jego mama. Natomiast kwestia teraz mówienia, że idziemy na przykład na swoje, nie wiem, na lokatorne, to o tym bardziej nic nie jest nasze, dochodzi jeszcze czynsz. I to nie jest wtedy ani moje, ani jego, więc wolałabym po prostu tutaj mieszkać, tutaj ogarniać, bo zawsze to by było taniej i lepiej. Tutaj też bardzo moja mama chciała, żebym mieszkała i bardziej bym wolała sobie pociągnąć górę, niż budować tak wszystko od podstaw, bo zawsze byłoby to, zawsze byłby to mniejszy koszt. Więc no musi być tak, jak jest, muszę to jakoś klecić. Ja mam nadzieję, że kiedyś zmieni zdanie, on ma nadzieję, że kiedyś ja zmienię zdanie. No i troszeczkę tu u nas jest taki mały zgrzyt. Nie wiem, jak to będzie potem, co to będzie, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, od zawsze u nas był właśnie taki zgrzyt. Ten mieszkaniowy. Jego matka chciała, żebyśmy mieszkali u niej, moja mama, żebyśmy mieszkali tu. I w końcu wyszło, że zrobiła się taka wojna o te mieszkania, że w sumie... No, w sumie, no, stałam się najgorszą teściową. Stałam się najgorszą synową. Ona się stała najgorszą teściową. I mi jest tam oczywiście dobrze, że nie mam kontaktu z nią. Mój mąż sobie tam jeździ, spędza dużo czasu i ja mu nie zabraniam żadnego kontaktu z nią. A ja po prostu, jakby to powiedzieć, się wycofałam z tego. Jedzie to jedzie, ja sobie wtedy robię swoje rzeczy. Nie chcę na dzień dzisiejszy tego zmieniać. Ani chyba mój mąż nie chce tego zmieniać, ani ja, ani teściowa i zostaje tak, jak jest. I tyle w tym temacie. Więc muszę na razie tą łazienkę tak klecić. Bo tak jest, no i tak musi być. I dziękuję za oglądanie, za subskrypcję, lajkowanie. A co tam przyszłość i czas pokaże, to się tak naprawdę okaże. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia.